Gdzie ten Wojciech? Idę ja po jego. Wojtku, chodź. Chodź, Wojtku, film nagramy, jest paczka, otworzymy. Chodź. Ja pierdolę tu paczkę. Nie zagrywaj mi. To chodź. Paczka? Jaka paczka? On pragnie. Kto pragnie? Papierosy wali do mnie. Kto? Chodź, będziemy patrzeć paczkę. Nie. A co ty taki zmęczony? Weekend? No nie. Yeah. On jakiś zmęczony, kurde. Co on taki zmęczony, ty? Bo całą noc, jeszcze? Co? Co to jest? Po... O, jak jest, to dawaj, ja będę czytał. Szanowny panie Krzysztofie, z tej strony Krystyna, cichobieżna z domu Fletowska. Oglądam pana długo już, jestem samotną wdową. Postanowiłam do pana napisać, bo nie mogę patrzeć, jak ten łachudra Wojtek na pana krzyczy. Panie Krzysztofie, chciałabym z panem się zestarzeć, zasypiać, budzić się przy pana boku. A, serdecznie zapraszam, panie Krysiu. Poczekaj. Lub w nogach, zależy od pory roku. Chętnie bym panu obcięłabym paznokcie, ogoliła jajeczka, bo lizać kopru nie lubię. A może polubisz, koperek? Tylko jest problem, bo u pana mieszka ten obibok Wojtek. Nic nie chce robić, jak można żyć z kimś takim? Jestem wdową od 5 lat. Mąż niestety został kopnięty przez krokodyla w Dubaju. Chciałabym jeszcze urodzić małego kononka. Byśmy co noc robili... Ciurumburum. Cimci rimci. Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie, Krzysztofie. Marzę o tobie co noc, bawiąc się swoją brzoskwinką. Odpowiedz mi proszę na filmie, co o tym myślisz. Dołączam swoje zdjęcie. Buziaki mój Krzysiaczku, warchlaczku, mój ty hipopotamie, moja ty perełko z jednym zębem. Ja nawet ułożyłem piosenkę dla ciebie. O. Jedzie Krzysiu na traktorze, jednym zębem pole orze. Pam, param, pam, par, jur, jur, ram, pam, pam. Dziękuję bardzo, panie Krysiu, za ten wspaniały, wspaniały, śmieszny liścik. Love. Dziękuję bardzo za serduszko, Krysiu. No jak chcesz ze mną się spotkać, to bardzo chętnie bym się spotkał z tobą. Mwah! Mwah!